Wyobraź sobie, że wędrujesz przez surowe górskie tereny. Oddychasz ciężko z powodu wysokości, gdy nagle natykasz się na widok tak zapierający dech w piersiach, tak przerażający, że wprawia w osłupienie nawet doświadczonych alpinistów. To nie jest zwykły, zachwycający widok ani ukryta jaskinia, to coś znacznie bardziej intrygującego. Odkrycie, które kwestionuje nasze zrozumienie historii i świata naturalnego. Co mogłoby wywołać tak głęboką reakcję u tych, którzy zdobyli jedne z najwyższych szczytów świata? Dołącz do nas, gdy zgłębiamy 20 najważniejszych odkryć na dużych wysokościach, które pozostawiły alpinistów bez słów. Z racji, że będzie tu poruszany niewygodny dla YouTube temat, koniecznie zostaw łapkę w górę, żeby zasięgi filmu nie spadły. Napisz komentarz góry, a przypnę ci serduszko. W 2023 roku wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Mężczyzna imieniem Charlie Kelly zaginął podczas wędrówki w Glen Affric. 65-letni Charlie zostawił swoją rodzinę, w tym trzech synów, aby wyruszyć na samotną przygodę w szkockie Highlands. Niestety, była to jego ostatnia podróż. Glen Affric jest znany jako jeden z najpiękniejszych krajobrazów w całej Wielkiej Brytanii. Jego majestatyczne szczyty wznoszą się dumnie przeciwko bladoniebieskiemu niebu, lekko przyprószone śniegiem. Rzeki spokojnie wiją się przez rozległe wrzosowiska, gdzie pasą się czerwone jelenie na bujnej trawie. To oszałamiające krajobrazy czynią Glen Affric ulubionym miejscem dla turystów i poszukiwaczy przygód. Jednak jego ogrom i pozorna bezkresność mogą sprawić, że ludzie łatwo się zgubią. 6 września Charlie wyruszył z domu, by odkrywać Highlands. Pozostawał w kontakcie ze swoją rodziną następnego dnia, ale potem wszystkie komunikacje ustały. Gdy Charlie został zgłoszony jako zaginiony, zespoły ratunkowe szybko zmobilizowały się, zstępując w mglistą dolinę, aby przeszukać zbocza gór w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu. Akcja poszukiwawcza była ogromna, angażując członków 10 różnych zespołów ratunkowych, którzy stawiali czoła trudnemu terenowi z pomocą psów, helikopterów i ostatecznie dronów. To właśnie dron ostatecznie odnalazł Charlie'ego 24 października, ponad miesiąc po jego zniknięciu. Jego ciało zostało zlokalizowane mniej niż 60 metrów od obszaru, który już był przeszukany. Choć dokładne okoliczności losu Charlie'ego pozostają niejasne, uważa się, że mógł wpaść do wąwozu i utknąć. Dodatkowo Glen Affric ma reputację jako dom przerażającego szkockiego stwora ludowego, znanego jako Fen. To legendarne stworzenie jest opisywane jako monstrualne, z jednym okiem w centrum twarzy, podobnie jak cyklop. Ma około 3,5 metra wzrostu i tylko jedną nogę, która wyrasta z dołu torsu. Zamiast ramion Fen ma jedną rękę wystającą z centrum klatki piersiowej. Choć nikt nigdy nie widział tego stworzenia w rzeczywistości, jest ono częścią szkockiego folkloru od pokoleń. Pasmo górskie Wind River w Wyoming, wznoszące się na ponad 3500 metrów nad poziomem morza, oferuje zapierające dech w piersiach widoki, rozległe łąki i oszałamiające alpejskie krajobrazy. To teraz plac zabaw dla wspinaczy, narciarzy, wędrowców i biwakowiczów pod gwiaździstym niebem. Wielu współczesnych biwakowiczów może nie zdawać sobie sprawy, że stąpają po terenie, gdzie kiedyś żyli starożytni rdzenni Amerykanie. Naukowcy niedawno odkryli dowody, że ci pierwsi mieszkańcy zapuszczali się w wysokie strefy alpejskie już wtedy, gdy na ziemi wędrowały mamuty włochate. W 2006 roku archeolog dr Richard Adams dokonał niezwykłego odkrycia – prehistorycznej osady, którą nazwał High Rise Village, usytuowanej na wysokości 3300 metrów w północnych górach Wind River. To odkrycie zburzyło wcześniejsze założenia, że rdzenni Amerykanie unikali takich surowych środowisk z powodu ograniczonych zasobów i trudnych warunków. High Rise Village nie było tylko małym posterunkiem, miało co najmniej 75 domów i znaczną populację. Archeolodzy odkryli tysiące kamiennych artefaktów rozrzuconych po stromych stokach, które stanowiły wyzwanie nawet dla najbardziej wprawnych narciarzy.
Ci starożytni mieszkańcy wytrwali w High Rise Village aż do XVII wieku, pozostawiając po sobie ponad 100 mniejszych stanowisk archeologicznych w promieniu 5 kilometrów. Jeśli chodzi o ikoniczne, stworzone przez człowieka punkty orientacyjne, niewiele jest tak znanych jak Mount Rushmore w czarnych wzgórzach Dakoty Południowej. Można by pomyśleć, że takie słynne miejsce nie kryje żadnych tajemnic, ale byłbyś w błędzie. Ukryty za ogromnym rzeźbionym wizerunkiem głowy Abrahama Lincolna znajduje się rozległy 70-metrowy tunel. To nie jest geologiczna anomalia, lecz celowo skonstruowane pomieszczenie wbudowane w górę. Gatson Borglum, rzeźbiarz odpowiedzialny za Mount Rushmore, pierwotnie zamierzał wyryć widoczny z daleka napis obok kolosalnych głów. Gdy okazało się to nierealne, stworzył nową wizję. Komnatę wewnątrz góry, poświęconą przechowywaniu dokumentów i artefaktów kluczowych dla historii amerykańskiej demokracji. Ta komnata została nazwana Halą Akt, zaprojektowaną tak, aby jej historyczne skarby przetrwały. Między lipcem 1938 a 1939 robotnicy wykuwali tunel w górze za pomocą dynamitu. Jednak wybuch dławiu wojny światowej i nagła śmierć Borgluma w 1941 roku zatrzymały projekt na czas nieokreślony. Dopiero ponad 40 lat później, w 1998 roku, zapieczętowana skrzynia z dokumentami została wreszcie umieszczona na dnie tunelu. Zawiera ona historię stworzenia Mount Rushmore, a także zwięzłą historię Stanów Zjednoczonych i czterech ikonicznych prezydentów przedstawionych na górze. Niestety ten tajemniczy skarbiec pozostaje niedostępny dla zwiedzających, co tylko dodaje mu uroku i tajemnicy. Ogniste mumie znalezione w jaskiniach nad górą Kabayan na Filipinach są fascynującym i nieco dziwnym odkryciem. Były znane miejscowym na długo, zanim przybysze natknęli się na nie na początku XIX wieku. Te mumie dają wgląd w to, jak plemię Ayoy wiele wieków temu oddawało cześć swoim zmarłym przodkom. Jaskinie, w których znaleziono mumie, są uważane za święte przez lud Ioi. Wykorzystywano je jako miejsca spoczynku dla zmarłych bliskich. Proces mumifikacji sam w sobie jest unikalny i nieco niepokojący w porównaniu do tego, co starożytni Egipcjanie robili ze swoimi mumiami. Oto jak to działało. Przed śmiercią osoba piła coś bardzo słonego, aby zacząć wysuszać swoje ciało. Kiedy umierała, jej ciało było już bardzo odwodnione, jak suszona winogrona. Po śmierci ciało umieszczano blisko ognia, aby usunąć pozostałe płyny. Dym z tytoniu był wdmuchiwany do ust, aby jeszcze bardziej wysuszyć wewnętrzne organy. Na koniec wysuszoną mumię starannie umieszczano w trumnie z drewna sosnowego i ukrywano w jednej z wysokogórskich jaskiń. Z czasem wiele z tych miejsc pochówku zostało zapomnianych. Odkryto je ponownie wiele lat później, gdy drwale zaczęli badać ten obszar. Niestety niektórzy ludzie ukradli niektóre z tych starożytnych mumii z ich miejsc spoczynku. Tajemnice góry Untersberg. Góra Untersberg w Austrii przyciąga wyobraźnię wielu, od Dalaj Lamy po Adolfa Hitlera. Znana jako góra Untersberg, posiada aurę tajemniczości i rzekomo niezwykłe moce. Hitler wierzył, że góra posiada klucz do nadprzyrodzonych zdolności, podczas gdy Dalaj Lama nazwał ją sercem czakry świata podczas swojej wizyty w 1992 roku. Pomimo jej atrakcyjności, przyczyny jej mistycznej reputacji pozostają nieuchwytne. Opowieści o duchowych zjawiskach i dziwnych stworzeniach wędrujących po jej zboczach są powszechne. Legendy mówią o zaginionych cywilizacjach i nawet społeczności krasnoludków, podobnych do tych z Władcy Pierścieni. Niektórzy porównują jej tajemniczość do Trójkąta Bermudzkiego, powołując się na doniesienia o zniknięciach i niewyjaśnionych wydarzeniach związanych z górą. W mitologii i folklorze niemieckim góra Untersberg często się pojawia, często spleciona z tematami magii i mitycznych istot. Na przykład w 1783 roku myśliwy Michael Huger zniknął bez śladu, by powrócić dokładnie rok później, zdezorientowany i niezdolny wyjaśnić swojej nieobecności. Takie incydenty podsycają plotki o przesunięciach czasowych, sugerując, że góra może zakłócać czas i przestrzeń.
W 1987 roku trzech odważnych ludzi zapuściło się w głębiny jaskini góry i nigdy nie powróciło. Ich porzucone auto znaleziono w pobliżu, ale ich los pozostawał tajemnicą aż do 3 miesięcy później, kiedy niespodziewanie obudzili się na statku na Morzu Czerwonym w pobliżu Aleksandrii w Egipcie. Byli zdezorientowani i nie pamiętali, jak przebyli drogę z Austrii. Góra Untersberg nadal fascynuje i dezorientuje, jej dziwna aura przyciąga poszukiwaczy prawdy i przygód, by rozwikłać jej sekrety. Lecz pomimo licznych relacji i folkloru, góra uparcie strzeże swoich tajemnic, pozostawiając nas w zadumie nad prawdą, kryjącą się za jej nadprzyrodzoną reputacją. Krok w przepaść to najwyżej położona platforma widokowa w Europie, usytuowana na górnym tarasie szczytu Aiguille du Midi w Alpach francuskich, wznosząca się na 3843 metry nad poziomem morza. Widok z tego punktu jest po prostu oszałamiający, oferując panoramiczny spektakl, który niewielu odważa się doświadczyć na własne oczy. Ta unikalna platforma składa się z całkowicie przezroczystej szklanej kostki zawieszonej na szczycie góry. Jej podłoga również jest wykonana z przezroczystego szkła, ukazując przepaść pod stopami. Dla tych, którzy boją się wysokości, doświadczenie może być bardzo intensywne. Niemniej jednak francuscy architekci odpowiedzialni za tę konstrukcję zadbali o każdy aspekt bezpieczeństwa. Struktura składa się z 3 warstw grubego, trwałego szkła, starannie zainstalowanych przez 3 lata, aby spełnić surowe normy bezpieczeństwa. Choć koncepcja wykorzystania szklanej podłogi nie jest całkowicie nowa. Podobne instalacje jak Skywalk w Grand Canyon i most na górze Tianmen w Chinach oferują podobne wrażenia. Żadna jednak nie dorównuje zapierającemu dech w piersiach widokowi Alp włoskich i francuskich, widocznemu z kroków przepaść. To miejsce, gdzie czysta piękno Alp rozciąga się przed oczami, pozostawiając odwiedzających bez słów i oczarowanych. Starożytne wrota Turcji. Turcja, znana ze swojej tradycyjnej herbaty, tętniących życiem bazarów i pysznych tureckich przysmaków, skrywa ukryty cud. Niedaleko od Sorum, podążając drogą na północ od miasta, natkniesz się na starożytną, porośniętą górę. U jej podnóża kręta ścieżka prowadzi w górę, kończąc się niezwykłym widokiem, drzwiami wykutymi w skalnym szczycie. Co skłania poszukiwaczy przygód do podjęcia tej niebezpiecznej wspinaczki? To nie tylko drzwi, ale sześcienna struktura pochodząca z II wieku przed naszą erą. Archeolodzy spekulują, że służyła jako grobowiec, jednak jej wiek ukrywa wiele szczegółów, dodając do tajemnicy. Pomimo swojego wyglądu, drzwi pozostają zamknięte, skrywając swoje enigmatyczne zawartości. Jedyna wskazówka to tajemniczy napis Ezekiel wyryty nad wejściem. Tożsamość Ezekiela i tajemnice wewnątrz pozostają nierozwikłane, czekając na odkrycie. Wysoko w peruwiańskich górach Machu Picchu, 15-wieczna cytadela, fascynuje odkrywców od czasu jej odkrycia w roku 1911 przez amerykańskiego odkrywcę Hirama Binghama. Ostatnio miejsce to stało się jeszcze bardziej intrygujące. W roku 2010 francuski inżynier David Crespi podczas badania ruin Inków zauważył wcześniej niewidoczne, zamknięte drzwi ukryte za kamieniami. Przekonany o ich znaczeniu, Crespi skontaktował się ze znanym archeologiem Thierrym Jamanem. Kilka miesięcy później Jaman przybył z zaawansowanym elektromagnetycznym skanerem. Po zeskanowaniu zamkniętego narożnika odkryli ukryte schody prowadzące do komnaty wypełnionej cennymi metalami skarbiec. Jaman i Crespi spekulowali, że mógł to być poszukiwany grobowiec władcy Inków Pachakutiego Inka Yupanki, uważanego za założyciela Machu Picchu. Podekscytowani poprosili Ministerstwo Kultury o pozwolenie na otwarcie zamkniętych drzwi. Jednak ich prośba została odrzucona z obawy, że poruszenie kamieni może zagrozić całej strukturze. Pomimo ich argumentów, drzwi pozostają zamknięte do dziś, trzymając swoje sekrety w nienaruszonym stanie przez wieki. Może niektóre tajemnice powinny pozostać nieodkryte. Zaginione pole bitwy. Druga wojna światowa rozciągnęła swoje zasięgi na całym globie, od gęstych dżungli po zamarznięte lodowce, ujawniając nieopowiedziane historie i ukryte relikty, które nadal fascynują.
Jedno z niezwykłych odkryć miało miejsce w Papui Nowej Gwinei, gdzie badacze w 2010 roku odkryli zaginione pole bitwy usytuowane w paśmie górskim Owen Stanley w pobliżu wioski Izurawa Creek. To miejsce było świadkiem największego starcia między siłami australijskimi a japońskimi, owiane tajemnicą i unikanie przez lokalne plemię Alola z powodu wierzeń duchowych. Pole bitwy pozostawało nienaruszone od 1942 roku, pochowane pod gęstą roślinnością dżungli. Były kapitan armii Brian Freeman wraz z lokalnymi przewodnikami przemierzał niebezpieczny teren, aby odkryć pozostałości żołnierzy i inne artefakty zamrożone w czasie, niczym upiorne echo dawnych konfliktów. Odkrycie prawie nienaruszonego ciała japońskiego żołnierza pod drzewem dostarczyło poruszającego wglądu w ludzkie dramaty, które rozgrywały się wśród tych surowych szczytów. Dzięki starannym badaniom, z użyciem map bitewnych i dzienników, zespół zrekonstruował historię nieuchwytnego obozu medycznego, używanego przez siły japońskie podczas ich natarcia. Tajemnica została wreszcie rozwikłana. Zaginione miasto w górach Zagros. Archeolodzy w Mezopotamii niedawno dokonali niezwykłego odkrycia pozostałości zaginionego miasta należącego do tajemniczej cywilizacji zamieszkującej góry. To starożytne miasto, znalezione w pobliżu gór Zagros na stanowisku zwanym Kunara, zaskoczyło badaczy dobrze zachowanymi kamiennymi fundamentami, ruinami tabliczek i różnorodnymi artefaktami datowanymi na 4000 lat temu. Znalezione dowody obejmują ślady hodowli zwierząt, zaawansowane systemy irygacyjne i rozległe sieci handlowe. Obecnie bezimienne miasto było kiedyś tętniącym życiem ośrodkiem, które graniczyło z Mezopotamią na skraju Imperium Akadyjskiego. Jego mieszkańcy mówili po akadyjsku i sumeryjsku, a archeolodzy znaleźli nawet unikalną jednostkę miary znaną jako gi, używaną do mierzenia cieczy, odpowiadającą około 320 litrom. Odkrycie tabliczek klinowych datowanych na XXII wiek przed naszą erą jest szczególnie istotne, ponieważ są to najstarsze tego rodzaju znalezione w irackim Kurdystanie. Badacz Andreu wyraził zdziwienie, znajdując tabliczki klinowe w tak odległym regionie, co podkreśla potencjał miasta do ujawnienia kolejnych zaskakujących odkryć. To starożytne, zaginione miasto, usytuowane u wrót pierwszego imperium Mezopotamii i zamieszkałe przez ludność górską, obiecuje odsłonić więcej informacji o dawnych cywilizacjach w miarę postępujących wykopalisk. Najstarsza korona. W ciemnej jaskini wykutej w klifie nad Morzem Martwym archeolodzy odkryli najstarszą koronę na świecie. Może marzyłeś o noszeniu korony, ale ta prawdopodobnie nie spełnia twoich fantazji. To surowy, zniszczony kawałek miedzi, przypominający coś, co można znaleźć w sklepie z używanymi rzeczami, ale w rzeczywistości jest to starożytny skarb. Koronę znaleziono owiniętą w słomianą matę na tyłach jaskini. Podobnie jak zwoje z nad Morza Martwego, były ukryte w garnkach w pobliskich jaskiniach. Jednak ta korona nie była sama. Obok niej znajdowało się ponad 400 innych cennych reliktów, w tym oszałamiające antyki wykonane z miedzi, kamienia, kości hipopotama i kości słoniowej. Ten skarb, znany jako skarb z Nahal Mishmar, datowany jest na około 3500 lat przed naszą erą. Miedziana korona była noszona przez władcę, jeszcze przed potężnymi królami Mezopotamii. Wśród skarbu archeolodzy znaleźli także berło, równie surowe jak korona, wykonane z brązu i ozdobione wzorami przypominającymi poroże. Chociaż uznawane jest za berło, niektórzy nazywają je różdżką kozła. Zatem do czego służyły te niesamowite skarby? Kim był władca, który nosił tę skręconą miedzianą koronę i dlaczego te przedmioty zostały ukryte w jaskini i zapomniane przez prawie całą ludzką historię? To są tajemnice, które sprawiają, że odkrycie jest tak fascynujące. Archeolog David Usishkin uważa, że skarb pochodzi z opuszczonej świątyni 7 km na południe od miejsca znalezienia. Jednak to tylko jedna teoria. Inna sugeruje, że przedmioty pochodziły z magazynu kupca i były przechowywane w jaskini dla bezpieczeństwa. Sama jaskinia mogła być miejscem dziwnych rytuałów, z koroną być może należącą do czarownika lub kultysty, który używał różdżki kozła w dziwacznych ceremoniach. Cokolwiek by to nie było,
Berło i Korona z pewnością mają wiele historii do opowiedzenia, gdyby tylko mogły mówić. Marcela i Francine Dumas żyli prostym życiem w szwajcarskiej wiosce Chandolin, gdzie Marcela pracował jako szewc, a Francine uczyła w szkole. Tragicznie, 15 sierpnia 1942 roku, gdy byli w Alpach dojąc swoje krowy, zniknęli bez śladu. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, nigdy ich nie znaleziono, pozostawiając ich dzieci osierocone, które w końcu zostały adoptowane przez inne rodziny. W niezwykłym zwrocie losu, 75 lat później, w 2017 roku, gdy lodowiec Saint-Fleurant w pobliżu kurortu narciarskiego Les Diablerets topniał, odkryto zmumifikowane szczątki. Analiza DNA potwierdziła, że te szczątki należały do Marcela i Francine Dam. Uważa się, że wpadli do szczeliny tamtego fatalnego dnia i zamarzli na śmierć. Odkrycie przyniosło ulgę ich córce Monique, która miała wtedy 86 lat. Zawsze miała nadzieję na odnalezienie swoich rodziców i była zachwycona wiadomością, że wreszcie może spełnić swoje długotrwałe marzenie o pochowaniu matki i ojca. Góra Lan w Grecji fascynuje archeologów swoim starożytnym świątynią dedykowaną Zeusowi, wzniesioną 5000 lat temu na jej zboczu. Trwające wykopaliska przyniosły bogactwo artefaktów przez lata. W roku 2016, podczas dalszych badań w okolicy, archeolodzy dokonali mrożącego krew w żyłach odkrycia ludzkich szczątków. Te fragmenty szkieletu zostały zidentyfikowane w laboratorium jako należące do nastoletniego chłopca, który zmarł około 3000 lat temu. Bliskość szczątków chłopca do ołtarza sugeruje mroczny los. Naukowcy wierzą, że został on złożony w ofierze Zeusowi. Hipoteza ta jest wspierana przez lokalizację pochówku, ponieważ było to niecodzienne, aby zmarłego pochować blisko ołtarza. Historycy od dawna podejrzewali, że w starożytnych greckich świątyniach, takich jak na górze Lan, dochodziło do ofiar z ludzi, ale brakowało im konkretnych dowodów. Odkrycie szczątków nastolatka wzmocniło ich przekonania, dostarczając przekonujących dowodów na starożytne rytuały. W 1999 roku rosyjski naukowiec Aleksander Chow dokonał zdumiewającego odkrycia – fragmentu trójwymiarowej mapy wykonanej z trwałego dolomitu. Ta kamienna mapa, potwierdzona przez geologów z Baszan, dokładnie przedstawia wyżyny Ufa. Na pierwszy rzut oka może to nie wydawać się nadzwyczajne. Może to być nowoczesne dzieło, które miało imitować znane krajobrazy. Jednak eksperci, którzy badali mapę, twierdzą, że ma ona dziesiątki milionów lat, daleko wyprzedzając istnienie ludzi. Mapa została wykonana z zaawansowaną technologią, której dziś nie znamy. Podstawą mapy jest dolomit, a jej warstwa diopsydowego szkła przedstawia wyżyny Ufa w skomplikowanych detalach. To rodzi intrygujące pytanie. Jeśli ludzie nie istnieli w czasie, kiedy rzekomo wykonano tę mapę, kto mógł ją stworzyć? Ten artefakt, teraz nazywany mapą stwórcy, stał się gorącym tematem debaty wśród naukowców. Niektórzy sceptycy argumentują, że wiek mapy odzwierciedla jedynie wiek samego dolomitu i sugerują, że tajemnicza technologia została sfabrykowana przez badaczy poszukujących uwagi. Pomimo kontrowersji, mapa stwórcy nadal fascynuje i wyzwala naszą wyobraźnię, kwestionując nasze zrozumienie starożytnej historii. Zamarznięte sandały. W surowych norweskich górach, niedaleko lodowca Lendbrin, ciekawski turysta natknął się na obiekt wystający ze śniegu. Ku jego zaskoczeniu był to skórzany but. Powiadomiwszy organizację Secrets of the Ice, poświęconą odkrywaniu starożytnych artefaktów, odkrycie turysty doprowadziło do znaczącego odkrycia. Datowanie radiowęglowe ustaliło, że sandały pochodzą z III wieku naszej ery. Dalsze wykopaliska w lodowym terenie odkryły więcej artefaktów, rzucając światło na wcześniej nieznaną, starożytną trasę używaną przez kupców, podróżników i mieszkańców. Trasa ta, prawdopodobnie wiecznie pokryta śniegiem, wymagała używania wytrzymałego obuwia, takiego jak znaleziony sandał. Te buty zapewniały ochronę przed zimnem i chroniły stopy przed ostrymi skałami, zapewniając bezpieczniejszą i bardziej komfortową podróż. Co zaintrygowało archeologów, to podobieństwo sandałów do rzymskiego obuwia. Odkrycie to sugerowało kulturową interakcję między skandynawskimi mieszkańcami gór a Rzymianami,
co mogło wpływać na lokalne rzemiosło i praktyki handlowe. Jeśli kiedykolwiek wędrowałeś po górach, istnieje duże prawdopodobieństwo, że byłeś świadkiem zaskakującej zwinności kozic górskich. Przeczące grawitacji te stworzenia nie tylko wspinają się po stromych skałach, ale skaczą po nich, jakby przemierzały płaską powierzchnię. Ale dlaczego ryzykują takie wspinaczki, skoro na klifach nie ma trawy do skubania? Prawda tkwi w ich pragnieniu soli. Wiele zwierząt kopytnych, w tym kozice górskie, ma silną potrzebę tego niezbędnego minerału, kluczowego dla ich przetrwania. Sama trawa nie dostarcza wystarczającej ilości chlorku sodu, co zmusza te kozice do poszukiwania soli w ekstremalnych środowiskach. Często angażują się w intensywne walki, aby uzyskać dostęp do wystarczających złóż soli. Niezwykle, nawet na niebezpiecznych krawędziach klifów, zachowują doskonałą równowagę. Unikalna anatomia kozic górskich odgrywa kluczową rolę w ich zdolności do poruszania się po takim trudnym terenie. Ich specjalistyczny kształt ciała i podzielone kopyta umożliwiają im precyzyjne chwytanie się skalistych powierzchni. Kopyta są zbudowane z keratynowej osłony pokrywającej zewnętrzną krawędź oraz miękkich poduszek wewnątrz. Ta adaptacja pozwala ich kopytom dostosowywać się do konturów skał, zapewniając stabilność i przyczepność, która wydaje się niemal magiczna dla ludzkich obserwatorów. W 1949 roku rosyjski geolog Wadim Kulakow dokonał zdumiewającego odkrycia w Wyżynach Pomskiego w regionie Irkucka. Niezwykły stożek uformowany z rozbitych bloków wapiennych. Ten geologiczny cud został nazwany kraterem pomskim przez naukowców, podczas gdy miejscowi mieszkańcy nadali mu nazwę Gniazdo Orła. Mierzący 40 metrów wysokości, o średnicy 76 metrów i objętości 250 tysięcy metrów sześciennych oraz masie przekraczającej milion ton, krater pomski jest naprawdę niezwykłym miejscem. Na początku XX wieku pochodzenie krateru pomskiego zaintrygowało badaczy, rodząc liczne teorie. Niektórzy spekulowali, że powstał w wyniku uderzenia meteorytu, podczas gdy inni, zainspirowani zgłoszonymi obserwacjami UFO, sugerowali, że to pozostałość po katastrofie statku kosmicznego Obcych. Naukowa ciekawość była ogromna, więc w 1963 roku rozpoczęto pierwszą ekspedycję badawczą. Jednak ograniczona technologia tamtych czasów uniemożliwiła definitywne wnioski dotyczące jego powstania. Dopiero w roku 2010 nowocześni naukowcy wznowili badania nad kraterem pomskim. Zaawansowane techniki ostatecznie obaliły teorię meteorytową, ujawniając, że to geologiczne zjawisko nie ma pozaziemskiego pochodzenia. Zamiast tego zostało ukształtowane przez głębokie procesy magmatyczne wewnątrz Ziemi. Zaginiony grobowiec hrabiego K. W hrabstwie Kerry na irlandzkim wybrzeżu Atlantyku lokalny mężczyzna o imieniu Billy McLoughlin natknął się na prehistoryczny grobowiec na wzgórzu, który był zaginiony przez 180 lat. Billy, samozwańczy folklorysta z głęboką fascynacją do irlandzkich starożytnych legend, odkrył grobowiec podczas swoich badań nad lokalnymi podaniami. Jego podróż rozpoczęła się od odkrycia zapisów sięgających roku 1838, kiedy to angielska arystokratka i podróżniczka, podobna do blogerki podróżniczej z XIX wieku, Lady Chatham, naszkicowała grobowiec w swojej książce przewodnikowej Rambles in the South of Ireland. Lady Chatham opisała grobowiec na wzgórzu jako ciekawy relikt antyku, zauważając ołtarz prawdopodobnie używany do kultu słońca. Pomimo ulewnego irlandzkiego deszczu podczas jej eksploracji, jej relacja uwieczniła istnienie grobowca. Kolejni odwiedzający w roku 1852 jednakże nie znaleźli żadnych śladów grobowca, odkrywając jedynie rozrzucone kamienie przez kogoś, kto potrzebował materiałów budowlanych. Zainspirowany tymi historycznymi relacjami, Billy wyruszył na wzgórze Cramoran, gdzie natknął się na rozrzucone kamienie, które kiedyś tworzyły starożytny grobowiec. Chociaż większość jego struktury została przekształcona z biegiem czasu, te pozostałe kamienie oferowały wgląd w przeszłość, datowaną na około 2500 lat przed naszą erą. Pochodzenie grobowca pozostaje owiane tajemnicą, pozostawiając archeologów do spekulacji na temat jego pierwotnego przeznaczenia i tożsamości tych, którzy zostali tam pochowani.
artefakty Wikingów. Globalne ocieplenie ma głęboki wpływ na ekosystemy na całym świecie. Zaskakująco prowadzi również archeologów do odkrywania ukrytych skarbów, które wcześniej były zamknięte pod lodem. W roku 2020 badacze odkryli górski przełęcz w Lendbrin w Norwegii, ujawniając skarbnicę artefaktów z ery Wikingów. Wykopaliska na tym terenie przyniosły narzędzia, broń, wyposażenie i odzież datowane na trzecie stulecie naszej ery. Wśród odkryć znalazły się wyjątkowe artefakty, takie jak rakiety śnieżne dla koni, kij z wyrytymi symbolami runicznymi, misternie malowana rączka żelaznego noża oraz doskonale zachowana tunika z III lub IV wieku. Ta górska przełęcz służyła jako ważny szlak dla handlarzy, podróżników i mieszkańców przenoszących się do zimowych schronień jesienią. Ścieżka była oznaczona unikalnymi kamiennymi znakami i skalnymi jaskiniami, niezbędnymi do prowadzenia podróżników i zapewniania schronienia podczas burz śnieżnych. Jednak przełęcz przestała być używana po XIV wieku z powodu upadku gospodarczego pogorszonego przez surowe zimy i niszczycielską epidemię dżumy. To odkrycie nie tylko rzuca światło na sieci handlowe i podróżne z czasów Wikingów, ale także podkreśla znaczący wpływ zmian środowiskowych na odkrywanie naszej przeszłości. Ukryta piramida w Cholula. W starożytnym mieście Cholula w meksykańskim stanie Puebla znajduje się ogromna struktura, która dominowała nad krajobrazem przez wieki. Początkowo uznawana za górę, jest czymś znacznie więcej. Kiedy hiszpański konkwistador Hernán Cortés przybył do Meksyku w 1515 roku, on i jego żołnierze splądrowali Cholulę i zbudowali katolicki kościół na szczycie tego, co myśleli, że jest górą. Nie wiedzieli, że wznosili swój kościół na największym monumencie, jaki kiedykolwiek zbudowano na ziemi. Ta góra to właściwie kolosalna piramida, której podstawa jest 4 razy większa od Wielkiej Piramidy w Gizie. Wyobraź sobie to jak zestaw rosyjskich matrioszek. 6 piramid ustawionych jedna na drugiej, datowanych na 300 rok przed naszą erą. Archeolodzy uważają, że była ciągle rozbudowywana przez kolejne cywilizacje Azteków. Piramida została zbudowana głównie z błota, materiału zaskakująco trwałego w suchym klimacie Meksyku, zdolnego przetrwać tysiące lat. Jednak jej błotna kompozycja również stworzyła żyzne podłoże dla roślinności tropikalnej, która ostatecznie przerosła strukturę. Do VII wieku naszej ery świątynia została opuszczona i tak dobrze zamaskowana przez roślinność, że zlewała się z naturalnym krajobrazem, przypominając naturalną górę. Ten naturalny kamuflaż uchronił ją przed zniszczeniem przez podboje Cortesa, pozwalając jej pozostać w dużej mierze nienaruszoną. Dziś, ukryta wśród trawy i drzew, ta piramida jest niezwykłym świadectwem starożytnej inżynierii. Które z tych odkryć uważasz za najbardziej ekscytujące? Daj nam znać w komentarzach poniżej. W sercu Himalajów, gdzie powietrze staje się rzadkie, a śnieg szepcze starożytne opowieści, zespół alpinistów wyruszył na śmiałą ekspedycję. Wśród nich była grupa doświadczonych wspinaczy, znanych ze swojego nieustraszonego ducha i niezachwianej ciekawości. Wspinając się, zmagając się z gryzącymi wiatrami i zdradliwymi klifami, natknęli się na jaskinię ukrytą pod niebezpiecznym nawisem. W środku, skąpana w eterycznym blasku, leżała krystaliczna struktura, jakiej nigdy wcześniej nie widzieli. Jej facety migotały tajemniczą energią, rzucając tańczące światła na ściany. Zdumieni wspinacze ostrożnie podeszli. Ich słowa zostały skradzione przez samą majestatyczność odkrycia. Jeden z nich wyciągnął rękę, aby dotknąć krystalicznej formacji. Gdy jego palce dotknęły powierzchni, rozprzestrzeniło się ciepło, niosąc ze sobą szepty zapomnianych legend i nieopowiedzianych historii. Spojrzeli na siebie, ich twarze odbijały mieszankę zdumienia i czci, wiedząc, że natknęli się na coś naprawdę niezwykłego. Wysoko w górach, pośród ciszy natury, odnaleźli klucz do dawno utraconej cywilizacji, ich głosy zaginione w obliczu oszałamiającego odkrycia, które pozbawiło ich mowy.